tym roku ma powstać rondo na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Troczewskiego i Żwirki i Wigury. Po oddaniu w ubiegłym roku ulicy Żwirki i Wigury zwiększyło się natężenie ruchu w tym obszarze miasta, odciążając tym samym centrum. Bardzo odciążył się ruch, szczególnie w okolicach Jana Pawła i Wyszyńskiego, tego skrzyżowania. Bardzo komunikacyjnie przyspieszył połączenie z tymi wschodnią częścią miasta, z Grunwaldem, z osiedlem Batorego. Jak wiadomo, 1 września otwarta zostanie galeria Prima Park. Budowa ronda jest zatem konieczna. Prace będą mogły ruszyć już latem. Miasto chce również zadbać o stan budynków mieszkalnych. Priorytetem jest kamienica przy ulicy Sienkiewicza 9. Gdzie będzie na pewno kilkanaście, może nawet więcej mieszkań, bo ten budynek tak został, jest opuszczony. No i to robi złe wrażenie. To jest jedna rzecz, która na pewno jest do zrobienia, ale również myślimy ewentualnie żeby pozyskać środki zewnętrzne, to zrewitalizować któryś z obiektów przy ulicy Przemysłowej. Dzięki rewitalizacji budynków miasto otrzymać może środki zewnętrzne. W przypadku budowy nowych mieszkań trzeba byłoby posiłkować się jedynie miejskimi finansami.